Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. Na początku 1960 roku pewna młoda Rosjanka o imieniu Irina siedziała znudzona na lekcji w szkole. Tematem był ateizm. Znowu, cytując nauczyciela, nie ma Boga, tylko idioci w niego wierzą, powtarzał nauczyciel. Irina rozmyślała nad słowami mężczyzny. Jeśli to prawda, powinni powiedzieć nam to 2 lub 3 razy i to by wystarczyło. Ale oni ciągle muszą nam wmawiać to na nowo. Czy to oznacza, że Bóg jednak istnieje? Irinę długo nurtowało pytanie i zastanawiała się nad nim. Wkrótce zaczęła się modlić. Nie znała Boga, ale cały czas go szukała. Miała nadzieję, że znajdzie odpowiedzi w cenionych książkach znanych rosyjskich autorów, ale to nie zbliżało jej do niego. W końcu postanowiła sięgnąć po zakazaną w tych czasach księgę. Zaczęła czytać Biblię, a dzięki temu poznała Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Miała już pewność, że Bóg istnieje, a nawet oddała Mu swoje życie. Bóg istnieje i nie ukrywa się. Nawet jeśli odwrócimy się od Niego plecami, nawet jeśli się odwrócimy do Niego plecami i będziemy prowadzić bezbożne życie. Prawda o Jego Synu Jezusie Chrystusie będzie wciąż aktualna. W Jego bezgrzesznym życiu, śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu możemy oglądać Bożą wspaniałość oraz miłość do każdego człowieka. Chrystus jest pośrednikiem, przez którego otrzymujemy dostęp do Boga i wiecznego życia w niekończącej się wspaniałości. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset.